Jaroszewicza przywiązano do fotela. Jego stopy przybito za pomocą młotka gwoździami do podłogi. Uderzano go z całej siły tłuczkiem do mięsa, bito góralską ciupagą, a także rzemieniem próbowano mu wyrwać język. Później zastosowano wobec niego garotę. Jednym końcem rzemienia oplątano jego szyję, a drugi przymocowano do ciupagi i stopniowo przekręcając zaciskano pętlę pod krtanią. To tylko jeden z nielicznych fragmentów odważnego, trudnego i mocno poruszającego dzieła o tytule Testament Jaroszewicza. Kryminalistyka nie zna drugiej tak samo ciekawej sprawy. Jaroszewicz wraz z żoną Alicją Solską w 1992 roku został zamordowany w niewyjaśnionych okolicznościach. Historia owiana legendą, sprawa, która mrozi krew w żyłach. Co było przyczyną? Jaki był motyw? Jakie błędy popełniły służby przy rozwiązywaniu tej zagadkowej tragedii? Jak wiecie, my jako redakcja Bądź na Bieżąco nie boimy się trudnych tematów. Dlatego jeżeli chcielibyście poznać kulisy największej zbrodni III RP, dajcie znać w komentarzu oraz w ankiecie w prawym górnym rogu, a my postaramy się specjalnie dla Was nagrać wywiad z autorami książki. Chcemy stworzyć ten film razem z Wami, wspólnie dyskutując nad charakterem rozmowy, dlatego zanim do niej dojdzie, zachęcam Was do kliknięcia w link, który znajduje się w opisie filmu, aby dokładnie przyjrzeć się sprawie Jaroszewiczów. Będzie czekał tam na Was odnośnik do wspomnianej lektury. Liczę na Waszą aktywność.